Przechodzimy do obrad. Czy ktoś chciałby jeszcze uzupełnić porządek obrad dzisiejszy? Państwu? Nie ma zgłoszeń. Tak, zaczynamy od druku 449. Szanowni Państwo, jest to projekt grupy radnych. Referuje pan Marek Sikora. W sprawie zmiany użycia dwóch punktów w linii nocnej 505 do Zobaczenia wypoczynie. Paragraf pierwszy wnioskuje się do ZIT-u o uruchomienie dwóch kursów gminy nocnej 605 do Salwatora Wipoprzednia analogicznie do kursów w sobotę święta. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy orientuję się, bo jest problem polegający na tym, że pierwszy kurs tej gminy nocnej jest o godzinie 1:10, ostatni kurs linii dziennych jest 22:50 parę. I teraz pytanie, czy może warto by zapytać się, czy nie dałoby się na przykład wcześniej zrobić tego kursu, bo tym bardziej, że o 2:10 jest kolejny kurs, czyli w ciągu nocy ta częstotliwość jest co godzinę, a pierwszy kurs linii dziennych jest o 3:15, więc właśnie w nocy mamy częstotliwość co godzinę kursów autobusów, a w tej takiej najbardziej newralgicznej porze, czyli pomiędzy godziną 23 a pierwszą nocą 2 godziny przerwy, więc mówię, warto by od razu zawnioskować po prostu o jakąś optymalizację tego rozkładu jazdy, bo no pytanie, po co pomiędzy drugą a trzecią 2 kursy, a... Pomiędzy drugą a nie ma dwóch kursów, bo jeden masz pierwszy, a drugi masz drugi. Tak, drugi, a potem o trzeciej jest następny kurs, prawda? Dziennej, 2:20 będziecie 3:15. No tak, to chodzi o to, żeby po prostu ludzie, którzy kończą imprezę o 12 po pierwszej, mogli sobie pojechać. Nie? No ale ktoś jest później na linię ostatnią dzienną, to musi czekać ponad 2,5 godziny. Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Proszę, Łukasz. Ja myślę, że założenie linii nocnej jest to, że one jeżdżą raczej po północy w ten sposób. Zgłaszamy się do głosu i jedna osoba mówi. Łukasz Miniewicz. Jest komunikacji miejskiej, zwłaszcza nocnej, gdzie kursów jest rzeczywiście bardzo mało. Ciężko dostosować, żeby zadowolić wszystkich, każdą grupę mieszkańców. Jeżeli będą takie, myślę, postulaty z osób zainteresowanych mieszkańców tam w tych rejonach, rzeczywiście, że należy taką godzinę zmienić, to wtedy powinniśmy się nad tym zastanowić. Na razie może wróćmy małym kroczkiem, czyli dni poprzednie, a nie postulujmy od razu dużych rzeczy, czyli od razu jeszcze zmianę godzin kursowania. Może wtedy policja się odwróci do stanie. Że powiem tak, właśnie mówimy o bezpieczeństwo, ale też kończymy o północy, to do tej pierwszej godziny. Najgorzej jest w okolicach Salwatora, jak jest godzina druga, do trzeciej siedzi na przystanku, bo wszystkie zatrudnione mędy, które wracają z dyskotek zmianę dnia żelia, wtedy się kręci, prawda? Wtedy najbezpieczniej. O godzinie, jak godzina imprezy, to do 12 pierwszej na to najgorzej jest. Tak się zamykał, Ale jest siedzenie do godziny na Salwatorze między grupą pijaków, no nie jest zbyt przyjemną rzeczą. No to jest po 25 jest, prawda? Ale nie ma jej rozszerzenia. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że to jest taka dyskusja, czy składa poprawkę do projektu uchwały. Mam jedno pytanie, czy musimy na tej sesji tą uchwałę, czy nie mogę na komisji prezentują? Ale co, ja i tak jest, że mogą być radnicy, prawda? Tutaj chodzi prawdopodobnie, że to będzie małe. Co do rozkładu jazdy, to można dzięki temu na zasadzie pisma sprawdzenie dostosowania ilości ludzi, to nie ma sensu uchwały robić na ten temat. Bo i tak dzięki zrobi po swojemu, według swojego rozeznania i tak zrobi do swojego rozeznania. To jest tylko jakby wrócenie się o uruchomienie autobusów w tygodniu też odwieści. To jest autobus, który tylko do Salwatora będzie dojeżdżał, tak? To jest tylko wydłużenie z podwojca do Salwatora, więc to nie jest... A to odwrócenie na wiary? No nie ma szansu, słuchaj, jeżeli puszczą w ogóle tutaj autobus, jeżeli nie zlikwidują autobusów w weekendy, to jak to będzie dobrze, tak powiem. Bo zainteresowanie jest znikome tym autobusem, więc... Tak. Więc, no mam nadzieję, że może przejdzie Salwatora do sądu autobusy. Mi się wydaje, że są, szanowni Państwo, dwa odrębne tematy. Ja teraz też dopiero zrozumiałem, że to może tylko do Salwatora. Tam wszystko napisane, a człowiek jakoś już się zasugerował tą 605 nocną i dlatego. Proszę pan Marcin. To jest bardziej wesołym to nie, ale jakby zamiast linii nocnej, to by pożyczanie rowerów. Nie, całodobowe. Pożyczanie rowerów, szanowni Państwo, jest całodobowe.
Właśnie została dzisiaj chyba uruchomiona, już dobrze kojarzę. Wczoraj testy było, że czy ktoś jeszcze do samego projektu uchwały ma jakieś uwagi? Nie, teraz nie powoduje. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujące to jeszcze raz. Proszę dłużej trzymać ręce, ponieważ trzeba liczyć. Wiem, że uchwała została przyjęta.